ja będę musiał się, rozumiem, bardzo utrzymać, jak to jest nagrywane, żeby tam... Dobra. Czy ja mogę prosić o wyłączenie tych rzeczy? Musisz się wiedzieć, jak to. Ciekawe, on przeraz z internetu. Więc tak, zeszłym razem była mowa o układach. A może nie będzie pisał, a może będzie. Zeszłym razem była mowa w gruncie rzeczy o układach nieoddziałujących, o statystyce cząstek i te różnych wynikających z tego efektach. Ja będę dzisiaj dalej mówił o cząstkach nieoddziałujących i to, co przede wszystkim chciałem powiedzieć, to będzie o fotonach. Z tym, jaka jest różnica? Różnica jest taka, że stany, o których mówił profesor Kurski zeszłym razem, to były przede wszystkim stany stacjonarne, albo w temperaturze zero, albo w temperaturze skończonej, przynajmniej jakiś nie zero, ale w stanie równowagi. Natomiast jeśli chodzi o pole elektrody magnetyczne, którego tutaj przede wszystkim będę chciał jakoś mówić, to oczywiście też można zrobić w stanie o określonej temperaturze, to też są takie stany cieplne, może ciekawe w jakimś sensie, ale również można robić, i to się często robi, takie stany dynamiczne, z dala od stanu równowagi, prawda? No, nie ma tutaj lasera, to nie mogę go pokazać, ale... Ale za to mamy paty. Ale za to mamy paty. Możesz nie pokazać stanie stacjonarny. Poza sobie parę, to jest laser, który tutaj pokażę. Musisz komuś przywrzeć. Ponieważ to jest takie seminarium dosyć szkoleniowe czy coś, więc trzeba dać na porządku. Pole elektromagnetyczne to jest w gruncie rzeczy układ oscylatorów harmonicznych. Trochę później, ale na razie rozpatrzmy jeden oscylator harmoniczny. Ja tutaj muszę powiedzieć Państwu historyjkę z czasów mojej młodości. Jak byłem kiedyś na takim konwersatorium, które się odbywały na Korzej w języku angielskim. Tam było jakiś referat z fizyki jądrowej, tam niewiele z niego zapamiętałem. Ale w każdym razie w którymś momencie się z sali padło pytanie, czy były tutaj użyte funkcje falowe oscylatora w jakiejś fizyce jądrowej. Wtedy wykładowca powiedział tak. Oczywiście. Oscylator harmoniczny to jest początek i koniec całej fizyki. Proszę Państwa, co to jest oscylator harmoniczny? Oscylator harmoniczny to jest... To z tych dwóch końcach jest koniec. A początek jest w drugą bańkę. Oscylatorze harmonicznym można mówić w skończoność. Oscylator harmoniczny to jest cząstka, która ma jeden stopień swobody tutaj, prawda, z masą. Energia kinetyczna i energia potencjalna, która jest proporcjonalna do kwadratu wychylenia z położenia równowagi. To jest taka... Prawo Hooke'a. Prawo Hooke'a. No i to się oczywiście różnym uczniom, tam studentom się to rozwiązuje, prawda, że są energie własne, które są proporcjonalne, które są tak liniowo zależne od liczby kwantowej głównej, liniowo rosną. A więc różnica. Nie ma innej, więc znaczy. Proszę? No nie ma innej też. Liczby kwantowej. To tak liniowo zależy, a więc są równoodległe poziomy, prawda, począwszy od tego energii stanu podstawowego, to jest nieskończenie wiele równoodległych stanów. No i jak się człowiek bardzo tam trochę wysili, to znajdzie, że te, prawda, te można ciągnąć tę zależność od czasu i znaleźć stacjonarne funkcje falowe odpowiadające tym energiom, no i one tam jakieś sobie są. Wielomiary orbitalne, nie będziemy o nich mówić. Natomiast to, co może warto zauważyć, to jest to, że średnia wartość położenia jest równa zero w każdym z tych stanów i również średnia wartość pędu jest równa zero w każdym z tych stanów. Nawet jeżeli weźmiemy sobie taki wysoko wzbudzony stan o określonym wzbudzeniu, prawda, to trudno jest mówić, gdzie tutaj jest amplituda. No średnio on jest tak samo z lewej strony, jak i z prawej strony. No i podobnie jest z pędem, on pędzi średnio, jego pęd jest zero. No tak, dlatego że ta parabola energii potencjalnej została narysowana w zerze. No w zerze, tak, to gdyby to był to, że x równe zero wynika z napisania Hamiltoniana. Ja, no
że to jest zero, no gdyby ten środek tej paraboli był przesunięty. Ta strażynka ma długość zero, w stanie nie rozciągnięty. To nie ma zero. Gdybym tutaj miał to minimum potencjału, no to wokół tego byłoby zero, prawda? No i nie wiem, dlaczego on chce mi się tutaj łączyć z tym. On chce przekazywać, o czym tu mówisz. Służba, służby. Znaczy, skoro Snowden musi czerpać z tego domu. To teraz jeszcze musimy pójść troszeczkę dalej, więc tutaj są średnie, są 0. Natomiast średnia energia, średni x kwadrat i średnie p kwadrat, czyli jest 0. No i średnia energia oczywiście w tym stanie też nie jest 0, no tylko jest tyle, ile jest ta wartość własna. Proszę, jeżeli chce się robić to oscylatora harmonicznego, jest bardzo ładna taka teoria, bardziej czy mniej algebraiczna, która polega na tym, żeby no, najpierw wprowadzić zmienne bezwymiarowe, no, to jest taką położenie, taką długość. Ta długość jest charakterystyczna, jest zależna od stałej Plancka, więc to tylko w mechanice kwantowej ma na ale jak już tak się uczymy wszystkiego po kolei, tak. To jakbyśmy wzięli ten stan, tak. Te Helmity i X, bo to z własności Helmitów, a nie, nie Edo i potęgi wynika, że wartość średnia jest 0 i ta jest równa. A jakbyśmy chcieli policzyć delta X razy delta P? Coś tam wyjdzie. Nie no, wyjdzie określone razy pewna liczba zależna od Eno. To nie wysyca, to nie wysyca. No nie, właśnie, ale o to nie chodzi, to nie pamiętamy prostego wzoru. No musiałbym popracować za 2 minuty i na to zrobić, ale to, co jest istotne, to to, że to średnie i dyspersja położenia razy dyspersja pędu nie wysyca zasady nieoznaczoności. Ostra, bo to zaraz się okaże, z wyjątkiem próżni. Próżnia wysyca zasadę nieoznaczoności, tam jest równość. Ale dlatego, że ta studnia właśnie, stan podstawowy zaraz ma te same własności. Ja. Tak, to więc to jest taka dodatkowa. No, ja mogę wprowadzić z charakterystyczną, jeżeli wprowadzę długość. Prawda? Ona zależy od stałej Plancka, więc to jest rzeczywiście taka kwantowa wielkość. W mechanice klasycznej nie daje się wprowadzić charakterystycznej długości. No ale tutaj, jeżeli wprowadzę, no to okazuje się, że wszystkie te oscylatory harmoniczne są takie same z dokładnością do skali. Z dokładnością do skali, a skalę wyznacza ta długość. Tak? No i teraz mogę sobie wprowadzić 2 operatory. Zamiast, no to xi to jest to x, bo przeskalowany, prawda, to jest ta długość. Xi dodać. To jest w jakimś tam sensie przeskalowany pęd, prawda? Bo to jest pochodna po położeniu, to jest pęd. No ale nie ma tutaj tej i, prawda? Więc to nie jest operator hermitowski. To nie jest operator hermitowski. No i sprzężony do niego polega na tym, że się tutaj zmienia znak minus. I tu się robi, to są, nazywają operatory kreacji i anihilacji. Ale to mógłbym też napisać jako x plus ip. Mógłbym tak napisać x plus ip i x minus ip, no tutaj tego i... Tam przez jakieś omegi podzielić. No podzielić, żeby to wszystko było bezwymiarowe, no bo to nie ma co... Można dodawać x albo p. Ale to może właśnie... Nawet jak się przez ip. No to oczywiście można bardzo łatwo zamienić na to położenie i pędy z tymi tutaj. Prawda? W pędzie jest jeszcze jedno h, tutaj będzie jakaś inna skala, taka charakterystyczna tego pędu. Ale powiadam, to jest taki efekt kwantowy. No i teraz dochodzimy do istotnych pych, że mianowicie operator kreacji pyłuje operatoru anihilacji. To znaczy, jeżeli działam operatorem, niektórzy to nazywają nawet operatorami tworzenia i niszczenia. A to za to, co to robimy? Nie. Suwczyński. Tak? A to dlatego, że profesor... To we Wrocławiu była taka rzecz. Pochodne śledcze były operatory dysku. No to są pochodne. No w każdym razie operator anihilacji w działaniu na ten stan własny o określonej energii daje stan własny o niższej energii. Daje stan własny o niższej energii. A operator, to z wyjątkiem próżni, bo jeżeli podziałam tym operatorem na stan próżni, to dostanę 0. Dostanę funkcję stale równą 0, tak trzeba powiedzieć.
No, a jeżeli działam operatorem kreacji, to dostaję ten o jeden więcej. To są takie operatory, które zamieniają energię kurę i wód. No dobrze. No dobrze, po tym wstępie, który jest naprawdę chyba takim przypomnieniem różnych tam, mogę przejść do innych stanów. Proszę Państwa, tych, trzeba powiedzieć tak, stany własne operatora energii, to się bardzo często dyskutuje. I to są stany, które są często realizowane w doświadczeniach, więc to są stany ciekawe i dlatego też warto o nich dużo mówić. Natomiast nie są to jedyne stany. Czy ja mogę uwagę historyczną? A to może pół. No dobrze. Tak. Nie, no, w stanie pierwszej linijki, bo to jest napisane. Otóż prawie nikt nie czyta tej pracy Schrödingera z lat 20, który się jak gdyby te stany koherentne pojawiły, a to jest taka ciekawa praca, której Schrödinger podał w przestrzeni X rozwiązanie periodycznej sieci oscylatorów. Napisał funkcję falową w przestrzeni położeniowej układu punktów materialnych sprzężonych z prężynkami. I wszystkim się wydawało, że to będą wielomiary Hermita. A to właśnie nie są wielomiary Hermita, tylko funkcje Bessona. I to jest takie piękne rozwiązanie i tam właśnie się pojawia ta funkcja falowa, która Lacha sobie nie zmienia z kształtu. Ale to, co chciałem powiedzieć, to to, że funkcji falowych stanów układu tak naprawdę jest strasznie dużo. Jest koszmarnie dużo. Tak strasznie dużo, że aż trudno sobie wyobrazić, ile ich jest, prawda? No, bo... no i powstaje pytanie, czy one mają jakieś znaczenie, czy one z takiego punktu widzenia fizyka to może najważniejsze, czy można je realizować, czy można jakoś w doświadczeniu zrobić i coś ewentualnie na podstawie takich zrobionych czy wykreowanych stanów coś osiągnąć. Nie? Na przykład komputer kwantowy czy coś. No więc jedną taką grupę stanów to wprowadzono tam. No po tej historycznej uwadze to już nie było. Ale tam kilka osób, trudno mi właściwie powiedzieć, które po każdym twierdzi, chyba że to on pierwszy zrobił, prawda? A jeszcze przy okazji jest Emil Bohr, który też twierdzi, że to wiedział, także to... A Glauber dostał Nobla. A Glauber dostał Nobla. To już teraz wiadomo. No dobrze. W każdym razie, aniści panowie się zastanawiali, przede wszystkim Glauber zastanawiał się nad dyfrakcją i interferencją światła, nad spójnością i takimi rzeczami. To go doprowadziło do zdefiniowania stanów. Oczywiście to jest nic strasznego, tych stanów jest bardzo dużo, no więc pytanie właściwie, dlaczego akurat taką kombinację wziąć, a nie inną, prawda? Do tego dojdzie. Tak czy śmak, ponieważ te wszystkie stany własne tworzą układ zupełny, no to każdy stan, również cokolwiek no to są stany spójne, to jest superpozycja, tak? No dobrze, i teraz możemy sobie powiedzieć, co to jest stan koherentny. Stan koherentny to jest stan własny operatora anihilacji. Tutaj możemy sobie napisać równanie własne. Operator działania na funkcję daje liczbę razy funkcji. No ta liczba no to jest wartość własna. Funkcje własne są numerowane wartościami własnymi. Numerowane są wartościami własnymi. No jeżeli ja to sobie napiszę tam, jak tak jak było z tym operatorami różniczkowymi, no to można bardzo łatwo rozwiązać takie równanie, bo to jest równanie różniczkowe pierwszego rzędu, pierwsza pochodna, więc zawsze mogę sobie rozwiązać. Ponieważ jesteśmy, no i ta wychodzi funkcja takiego usosa. Ponieważ operujemy funkcjami opisującymi układ kwantowy, to muszą być funkcje całkowalne z kwadratem, prawda? Muszą być funkcje całkowalne z kwadratem. No i możemy sobie łatwo zauważyć, że te funkcje to są zespolone funkcje.
ta zespolona funkcja dla każdego, dla każdej liczby zespolonej z jest całkowarna z kwadratem. No bo to jest e do minus x kwadrat tam z jakimś dodatkiem zespolonym. Ale więc dla każdej liczby zespolonej, proszę. Znowu się pojawiło. To jest tak zwany Deus Ex Machina. No nie wiem, co. Jak ja sobie sam w domu coś robię na tym komputerze, no to on mi się włącza na początku, a to już nie. Widać przez ten rzut. To się nie chodzi do siebie. Wyłączony jest ten. Wi-Fi jest wyłączony. Przepraszam. Tak czyś masz. Dla każdego zespolonego Z istnieje taka funkcja. No i to się nazywa stan koherentny. Proszę zwrócić uwagę, że tych stanów koherentnych jest strasznie dużo. Bo jest ich tyle, ile jest liczb zespolonych Z. No można tutaj wejść w jakąś taką dyskusję, prawda? Czy więcej jest stanów koherentnych, czy więcej jest stanów własnych energii. No. Proszę? No, też, no jak się... No dobra, w każdym bądź razie dla każdego zespolonego Z istnieje stan koherentny. W szczególności, jeżeli ja wezmę Z równe 0, jak na razie tak jest napisane, to właściwie nie wiadomo, dlaczego ja się powinienem zajmować stanami własnymi operatorów nihermitowskich. Bo to dla każdego układu, który jest na świecie, to funkcji falowych całkowanych z kwadratem jest nieskończenie wiele. I do każdego układu fizycznego, jakiegokolwiek hamiltonianie, mogę wybrać jakąś dziwaczną bazę, która z nim nie ma nic wspólnego. Więc niby dlaczego nagle mam się zajmować taką bazą, prawda? To normalnie nas uczą, że mamy szukać bazy, która ma, są z funkcjami własnymi operatorów hermitowskich, dlatego że te wartości własne mogą mieć jakiś sens fizyczny. Dobra, to tego, dlaczego to mają być akurat stany własne, to za chwilę dojdziemy, ale przede wszystkim przy okazji opowiadania o polu elektromagnetycznym. Ale tutaj chodzi, wybiegając i odpowiadając na twoje pytanie, chodzi tutaj o to, żeby wybrać takie stany, które są całkowicie spójne, czyli takie, których widzialność prążków jest równa. No ale na razie tego... No, na razie dokładnie. Bo widzialność to by sugerowała, że to jest coś fizycznego, więc to w jakimś sensie nie jest związane z operatorem hermitowskim. No nie jest. No, no dobrze, no więc trzeba, i to chciałem do tego dojść, może dojdę jeszcze, że nie wykonuje się, nie jest łatwo, jeśli chodzi o pole elektromagnetyczne, zjawiska interferencji, wykonuje się pewnego typu doświadczenia. Prawda? I zakładając, prawda? I teraz możemy zadać pytanie, w jakich stanach widzialność jest najlepsza, prawda? Dobrze, na razie nie wiemy, co znaczy widzialność. No, dojdziemy. No, to są stany, to co chciałem powiedzieć. To są stany własne, to są stany spójne oscylatora harmonicznego. Można tutaj oczywiście dalej roztrząsać. Dlaczego nie rozpatrujemy stanów własnych operatora A z krzyżem? To samo daje chyba, nie? Nie ma. Nie ma. Nie ma. Operator A z krzyżem nie ma stanów własnych. Aplik z kwadratem. Z mechaniki kwantowej, które jeszcze spłoczył. Całkowalnych z kwadratem. No, z grubsza rzecz biorąc polega na tym, że tam w tych operatorach krzyż tutaj będzie minus i rozwiązanie będzie funkcją taką e do plus x kwadrat. Proszę Państwa, no, jak sobie już wprowadziliśmy te stany, możemy sobie patrzeć, jaka jest wartość średnia położenia i pędów. No i wartość średnia położenia zależy od tej wartości własnej. No, 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 to taki turysta, jakiś taki, jakby się chciał ktoś czepiać, to znaczy, tak, co oczywiście nie jest moim celem. Ale może to jest. To można by powiedzieć, że to praktycy fizycy mówią, że mówimy o prawych stanach własnych.
operatorów niechętnicowskich, bo mamy dwie bazy. I to operator, a skrzydłem nie ma tych prawych stanów własnych, ale lewe ma i to właśnie były takie, jak to były napisane. I w drugą mańkę. Tak samo mógłbym powiedzieć, że z operatorem wigilacji nie ma stanów własnych. Dobra, tej tych drugich. Tak. Tak. To jest uwaga. Tak to jest z tymi operatorami niechętnicowskimi. No właśnie, i dlatego ich unikamy. A czasem je bardzo lubi. Dobrze. Dziś. W każdym bądź razie rzeczywista część tego zeta określa położenie tej wartości własnej, średnie położenie, a krojona część tego zeta daje średni pęd. Więc w tych stanach mamy zarówno średni pęd, jak i średnie położenie. No i oczywiście mamy średnią wartość energii, która jest. Więc jeżeli byśmy sobie tak popatrzyli, jaka jest interpretacja tego zeta, no to można było powiedzieć tak, że moduł tego zeta odpowiada amplitudzie drgań. Moduł tego zeta odpowiada amplitudzie drgań. No bo to jest energia, prawda? Energia w oscylatorze harmonicznym to jest kwadrat amplitudy. No, można też popatrzeć sobie na to, że największą, prawda, że tutaj to jest amplituda, no to jest wtedy, kiedy to średnie x, ten jakieś jest największe, no i to. Natomiast faza tego zeta, czy kosinus fazy, prawda, bo tutaj mamy kosinus, no oznacza, jak bardzo się zmienia x w stosunku do pewnej danej chwili, no, prawda, jakie jest położenie, jak już to napisałeś, to właśnie widać, że to się wzięło z fizyki klasycznej. To tutaj się, no dlatego... Bo z to jest zet i zet z gwiazdką, co współrzędne biegunowe na płaszczyźnie fazowej. No dobrze, to jest tak na fazowy. No to jest taka płaszczyzna fazowa, bo to jest, no, z, bo to jest położenie i pewne. Część no rzeczywista to no jest położenie. Jakbym oscylator harmoniczny klasyczny narysował na przez jego wykres fazowy, co inżynierowie elektrycy zajmujący się prądem trójfazowym zawsze robią, no to wtedy one byłyby dosyć naturalne i dlatego też taki człowiek, którego tutaj pominął, nazywał się Luizel, prawda? Oczywiście. Który to Luizel to był po prostu inżynier od prądu elektrycznego, który jak zobaczył, co tu ludzie robią przez przypadek, to nagle zrozumiał, że on to wszystko wie, prawda? Ponieważ on rozwiązywał dziesiątki tam układów elektrycznych, które się w ten sposób liczyło znacznie wcześniej. Nie warto jak zrozumieć oscylator harmoniczny, prawda? To jest naprawdę... No ale podobno to jest fizyka się zaczyna. No kto to powiedział? Ja czy ty? No dobrze. Więc w każdym razie interpretacja tego zeta to jest średnie położenie, średni pęd. No, jeżeli człowiek się troszkę popracuje, no to ma tam jakąś funkcję, to może rozłożyć ten stan koherentny na stany własne energii. Przedstawić to jako sumę, superpozycję stanów własnych o określonej energii. No i tutaj wychodzą sobie jakieś współczynniki, które mają piękną postać, bo to jest z do F tej funkcji Gaussa i tutaj śliczne tam silnie nawet wręcz. Jeżeli się zobaczy, jakie jest prawdopodobieństwo znalezienia stanu o określonej energii w stanie koherentnym, to jest takie kwantowo-mechaniczne zadanie, amplituda prawdopodobieństwa znalezienia stanu, jeżeli on jest w innym stanie, to jest iloczyn skalarny, a jak się podniesie do kwadratu, to jest prawdopodobieństwo. To jest prawdopodobieństwo, że w tym stanie koherentnym znajdzie się stan danej energii, no i to prawdopodobieństwo danej jest składu. Czy ten ostatni moduł zet powinien być do n? Do 2n. Chyba do 2n. Do 2n. Oj, przepraszam, do 2n. No i to jest rozkład. To się nazywa rozkład Poissona i tutaj go tutaj próbowałem to wyrysować, prawda? On ma takie zerzy ekstremum. I im większe jest Z, im jest większe Z, tym ten ekstremum jest bardziej ostre. To znaczy, że tutaj szerokość w stosunku do średniej się robi malutka, jeżeli Z się robi bardzo. No i wtedy można to przybliżać, jak Gaussem, tak, nie wiem,
Ale rozkłady Poissona też mają różne tam jakieś tam właściwości, z których się można bardzo cieszyć. No, zobaczmy, jeżeli już umiemy rozłożyć ten stan na stany zależne od energii, to można zobaczyć, jak się taki stan koherent zmienia w czasie. Prawda? No więc trzeba sobie wziąć po prostu ten. Każdej składowej danej energii dodać tu czynnik fazowy i tutaj znowu czasu zgubiłem, tak? Tak. Ale niżej jest. Niżej jest. Ale niżej. Tak. Ale niżej już się pojawił, dobrze. No w każdym razie tutaj ten czynnik pucha omega jest wspólny dla wszystkich tych stanów, no a... No ale pozostaje ten czynnik E do IN. H omega T się można włączyć do tego Z. To jest Z kwadrat, który nie zależy od tej fazy, więc tutaj Z, prawda, jedyna zmiana w czasie polega na tym, że ta liczba Z uzyskuje fazę E do minus IZ. No i symbolicznie funkcja, jeżeli w jakiejś chwili czasu mieliśmy stan koherentny, charakteryzowany liczbą kwantową, liczbą Z, prawda, to po czasie T on znowu jest liczbą, to znowu jest stan koherentny, tylko z inną tą wartością własną, zmienioną o fazę, zależną od czasu. Więc to jest taka właściwość. Taka. No i właśnie jak się wie, że to Z to jest ten promień. Tak, tak, właśnie teraz mam na rysunku. Na rysunku to chyba mam tutaj taki jakiś skopiowałem rysunek. Prawda? No tutaj mamy kwadrat modułu funkcji falowej, tutaj mamy fazę, czyli w gruncie rzeczy czas, a tutaj mamy narysowany, prawda, w położeniu, jak się ten zmienia. No i on sobie tak chodzi po takiej klasycznej szeregu. To jest... Więc jeżeli mamy stan koherentny, na dodatek taki dosyć wzbudzony, prawda, żeby te maksymalne wychylenia były duże, większe od szerokości, no to widać, że on się tak bardzo ładnie porusza po sinusoidzie. No może tutaj jeszcze jedną rzecz trzeba taką formalną powiedzieć, że stany koherentne nie są ortogonalne. One są bardzo piękne, ale one nie są ortogonalne. Bo ich jest za dużo. No jeden z powodów jest taki, że ich jest za dużo. Chociaż ja mogę sobie wyobrazić nawet dwa stany, które nie są ortogonalne. Nie mówiąc już o trzech. Ale one są takie prawie, że tak powiem, ortogonalne. Znaczy, jeżeli Z1 jest wyraźnie różne od Z2, to ta całka przekrywania, ten iloczyn skalarny tych dwóch stanów jest bardzo mały. Prawo to jest Z1, Z2 do kwadratu. Tutaj napisałem specjalnie ten, bo jest jeszcze tu faza, która... W każdym razie te nie są ortogonalne, ale takie prawie, jeżeli jedną mamy tu, drugi tu, to one są tak, to one są prawie że ortogonalne. Natomiast tworzą też układ zupełny. To znaczy, jeżeli się zsałkuje po całej płaszczyźnie zespolonej, taki iloczyn tych dwóch stanów, w różnych punktach dostaje się delta. Więc one nie są ortogonalne, ale ich jest na tyle dużo, że one to dają ten rozkład jedności. No i na tym oparty jest jeszcze cały szereg właściwości, o których nie będę za dużo mówił, że liczne operatory można przedstawić w tak zwanej interpretacji. Jeżeli mamy jakiś operator, no tutaj napisałem ρ, mając na myśli macierz gęstości, jakiś stan, jakiś coś, ale to właściwie wszystko jedno. I można przedstawić w postaci takiej diagonalnej stan Z. Prawda? W środku takie jądro. To jest taka baza diagonalna. Prawda? Tak jak gdyby one były, jak gdyby każdy, przesadzam, że każdy, ale liczne operatory można przedstawić w takiej postaci, że mają tylko elementy diagonalne w tej, w cudzysłowie, ma.
te, prawda? Tutaj, ponieważ rachunki są bardzo piękne, no to bardzo jest przyjemnie robić takie. Więc to wszystko to można bardzo łatwo przenieść na przypadek większej liczby oscylatorów. Jeżeli mamy dużo oscylatorów, na przykład dwa, czy tam jakkolwiek bądź indziej, no to energię, prawda, i energię własne są sumami poszczególnych oscylatorów, są sumami dużo oscylatorów, suma energii daje energię własne, a stany to są iloczyny tych poszczególnych. No i tak samo można wprowadzić stany koherentne jako takie iloczynowe, że w jednym modzie stan koherentny razy, w drugim modzie stan koherentny, w drugim modzie, w trzecim, czwartym, tyle ich jest, tyle można sobie zrobić i wszystko jest fajnie. Tutaj nic specjalnie mądrego nie mogę z tego wyjść. Możemy mieć takie wielowymiarowe oscylatory opisywane za pomocą stanów koherentnych. Fal
pusta, prawda, nie jest pusta przestrzeń, no to zamiast tych fal płaskich trzeba tam brać inne funkcje i to im bardziej zawiłe warunki brzegowe, tym gorsze te funkcje własne, te właściwe funkcje. Tak czy śmak, te pole elektromagnetyczne w danym modzie, myślimy zawsze o danej fali płaskiej i danej polaryzacji, to jest jeden oscylator. I wobec tego można tam wprowadzić operatory kreacji i eliminacji, tak samo jak to dla pojedynczego oscylatora. No i teraz jest tak, że co to jest stan podstawowy pola w danym modzie? No to jest odpowiednik, prawda? Stan podstawowy to jest taka próżnia, nic tam nie ma, najmniejsza energia. No i w każdym z takich modów najmniejsza energia to jest tam związana z pół H omega. No a wyższe, no i stan, prawda, będę teraz rozpatrywał tylko jeden taki mocny, żeby nawiązać do tego. Stan o najmniejszej energii, stan podstawowy, to się nazywa stan próżni. No i ten stan próżni ma tę własność, że działanie operatora anihilacji na niego daje zero. Tak jak tam było na stan podstawowy, dawało na stan o najmniejszej energii, dawał zero. Tutaj jest oczywiście pewien drobny problem, bo ja tutaj nie powiedziałem Państwu, co to są funkcje falowe, prawda? Napisałem Hamiltonia, napisałem operatory. Teraz mówię sobie, że jest taki stan, który jest zanikilowany. Co to jest za stan? Tutaj jest pewien taki smaczek. W przypadku oscylatora harmonicznego jednego, takiego pola o skończonej ilości modów, to jest dosyć trywialna sprawa. Dlatego, że położenie i pęd ma właściwie tylko jedną reprezentację. Oczywiście to można na różne sposoby te reprezentacje wybierać. Prawda? Powiedzmy położenie to jest mnożenie przez x, a pęd to jest różniczkowanie. Można zrobić odwrotnie. Prawda? Ale to wszystkie te reprezentacje są, jak to się ładnie mówi, unitarnie równoważne. To za wszystko zawsze można jedno na drugie przetłumaczyć. Więc ta reprezentacja, że położenie to jest, że stany to są funkcje falowe jednej zmiennej, a operator położenia to jest mnożenie przez x, pędu to jest różniczkowanie po x, to jest jedna z możliwości, ale wszystkie inne są idealnie równoważne. W przypadku pola elektromagnetycznego, kiedy tych modów jest nieskończenie wiele, to już tak dobrze nie ma. I są różne nierównoważne reprezentacje. Ale będziemy mówić o skończonej liczbie modów. Wtedy możemy sobie założyć, że istnieje tutaj stan anihilowany przez jeden stan anihilowany przez operatora. A co to jest za stan, to już nie jest takie strasznie ważne, bo nie będziemy korzystać z eksplicite z postaci tego operatora. Tylko z własności algebraicznej. Więc to sobie nazwiemy stanem próżni. Stan 1 to będzie wynik działania operatora kreacji na próżnię i to będzie stan. Stan 2 to będzie wynik działania operatora kreacji na stan 1 i tak dalej. No i to są jakieś takie stany. Te stany mają określoną energię i się nazywają stanami Foka. No i to powiemy sobie, że tutaj jest stan próżni, to wszystko jedno, 0 fotonów. Tutaj powiemy sobie, że jest w danym modzie 1 foton, 2 fotony, n fotony. To są stany o określonej liczbie fotonów. Więc w każdym modzie możemy wprowadzić sobie liczbę obsady, liczbę fotonów. Prawda? Właśnie w ten sposób, że to jest, który to jest wzbudzenie tego oscylatora. Czy jest tu miejsce na masę fotonów? Proszę? Nie, no na masę wgraniczoną w kilogramach albo gramach. Tak, jest na zero. Właśnie tutaj w tej oczywiście nie ma mowy, bo ja tam od samego początku założyłem, że te mody mają. Tutaj nie ma masy fotonów i tutaj można zrobić. Oczywiście kreowanie tutaj to bardzo łatwo sobie napisać, prawda? Natomiast proces fizyczny musi jakoś dostarczać energii, żeby skreować foton.
To nie jest tak, że masa jest 1 w trybie Grodzka. Nie, nie, to muszę. Równanie jest bezmasowe. To nie jest równanie Kleina-Goldena, tylko do Lamberta, który spełnia pole zdaniem. Właściwie tutaj jest tak, że nie powiedziałem tego eksplicytnie, ale gdzieś tam z tyłu głowy to istnieje. Pierwsza rzecz polega na tym, jaki jest operator energii. Tak? Operator energii to tam jest taki jak dla pola elektromagnetycznego. To jest T kwadrat plus B kwadrat. Tak? Druga jest rzecz, że z tego wychodzi zależność pomiędzy częstością a wektorem falowym, a tym K. Ja tutaj sumuję tylko po K, ale tutaj jest wskaźnik omega. Omega jest funkcją K. Tak? No i z tych równań, prawda, tam... No to jest liniową funkcją. No i tutaj to jest liniową funkcją K i tutaj nie ma miejsca na masę. A czy nie można powiedzieć, że D i B muszą spełniać równania Maxwella, które prowadzą do... No na jedno wychodzi. No na jedno wychodzi, do bezmasowego równania drugiego rzędu. Tak jest. Ale tam, żeby sobie trochę myślał, tam było omega razy, M razy omega, prawda? Jeszcze raz powiedz. Dla drugiego oscylatora harmonicznego była P do minus I M razy omega T. Bo to była N. N, które było N. numerem. No wszystko jedno, jaki był ten indeks, ale... Nie, to nie. A przy energii swobodnej. Dlaczego nie ma zerowej? Przy energii też jest... I tu jest H omega, tylko H omega, tak wiem. W tamtych wzorach jest wyrażone przez masę i stałą sprężynki, a tutaj nie ma ani sprężynki, ani masy, tylko jest pewna liczba C. I dlatego wymieniony profesor Diawnicki się upiera przy pisaniu tego z różnymi współczynnikami, bo wtedy wiadomo, że to C to jest pierwiastek z epsilon 0 razy mu 0 i też ma charakter stałej materiałowej, prawda? Także nie ma żadnych sprężynek, tylko ta próżnia ma stałe materiałowe, które się nazywają epsilon 0 i mi 0, które określają tą prędkość czy tą energię. Tu tego nie wiem, to jest C, który pojawia się, współczynnik C. Dobra. Dobra, słuchajcie, bo ja tak patrzę na zegarek. Nie, ale spoko. Masz przyszły tydzień jeszcze. A po nim jeszcze. W przyszłym tygodniu będę, przykro mi to powiedzieć, będę w Moskwie i trudno mi będzie. No, teraz rozumiemy ten temat. Trzeba skończyć ten razem. Ograniczenia wypowiedzi. Szczególnie, że jest nagrywane. Dobra, proszę Państwa, jeżeli mamy dwa nowe pola elektromagnetycznego, to robimy dokładnie tak samo. Tak samo. Średnia wartość pola elektromagnetycznego w jednym modzie i w dwóch modach jest równa w stanie foka, prawda, w stanie określonym liniowym fotonów jest zawsze równa 0. Znaczy to jest w liniowej teorii oczywiście. Nie wychodzę poza liniowe teorie. To był napisany Hamiltonian. No. Słuchaj, ale jeżeli pisałeś D, to tam zawsze można przemycić ten. No ale właśnie ale powiedziałem, że nie ma różnicy dobrze. Między D i E. No. Pole elektryczne jest równe 0. Miał slajd z demo. Teraz powiedzmy sobie, musimy dojść do rzeczywiście pomiaru tego, co się mierzy przy okazji, jeżeli mierzymy natężenie pola elektrycznego, elektromagnetycznego, mamy strumień światła i tam coś mierzymy natężenie. No i pytanie, co to naprawdę mierzymy? Włodek powie, że mierzymy natężenie i słusznie, prawda? Ale jak to się ma do tych operatorów? No i tutaj jest rzecz, którą się nauczyłem od Glaubera, jak byłem bardzo młody, że to, co się mierzy, to jest iloczyn dwóch, to nie jest iloczyn pól, tylko iloczyn tak zwany normalnie uporządkowany. Więc musimy wziąć tę część pola, która jest proporcjonalna do operatorów anihilacji razy część pola, która jest mnożona przez która jest proporcjonalna do operatorów kreacji i ja to jeszcze raz pokażę tutaj gdzieś. Tutaj mamy pole elektryczne, ono jest tutaj jest sumą, jest część proporcjonalna do operatorów anihilacji i część proporcjonalna do operatorów kreacji.
polonez sprzężony. Może by mi ten krzyżyk... No bo trzeba przekazać. Nie, nie. Przed wyjazdem. Przekazuję. Krzyżyk też się pojawia. Dziękuję bardzo. Nie no, przepraszam, no ale troszkę będzie. Dobrze. To jest wielkość, która podlega pomiarom w przypadku takich standardowych pomiarów natężenia. Jeżeli ustawimy sobie fotopomieracz, czy jakąś tego typu urządzenie, to mierzymy średnią wartość iloczynu dwóch pól, z których jedno jest, jedna część jest proporcjonalna do operatoru kreacji, a druga do operatora anihilacji. No w tym miejscu, gdzie jest ten fotopomieracz i w tym stanie, który to zostało zrobione. Glauber doszedł do tego wyniku, analizując z grubsza, na czym polega proces, że taki fotopowielacz, czy jakaś dioda, czy coś absorbuje foton. To musi nastąpić absorpcja i to prowadzi do takiego uporządkowania normalnego. Więc to nie jest jakiś ten, tylko to jest wynik rozumowania tego, jak działa fotopowielacz, czy jak działa dioda, taka fotoczuła, czy klisza fotograficzna, czy coś. Popatrzmy się, jak wygląda interferencja. No wyobraźmy sobie, tutaj idzie jedna wiązka światła. Ale przynajmniej gdybym nie wiedział o tym, że istnieje fotopowielacz dioda i zaczął myśleć o tym, jak działa taki CCD w aparacie fotograficznym. To samo. A właśnie dlaczego? Jest jak ślada foton na... Następuje jonizacja. Przy każdej takiej... Nic nie jonizuje się w dobrze, no to jest wzbudzenie do fali, tam do tam pasma. No nie, dlaczego? Wytrącam elektron. No wytrącanie elektron z jednego pasma do drugiego, prawda, no w tym malutkim tym no. Pikselu, no to też jest tego typu proces. To jest proces absorpcji energii. No tak. No, ten foton jest absorbowany. Elektron przychodzi do wyższego. To sztuka polega w gruncie rzeczy na zasadzie zachowania energii, że jeżeli elektron musi uzyskać energię, no to musi nastąpić jego wzbudzenie związane z absorpcją fotonu. No i to... To pewnie tak samo zrobić. Proszę? No to dobrze. Jak nie no, widzisz, tak samo byłoby to. Czasowo wam zadzierzę. Dziękuję. Już tylko tego, no dobrze, to jest pewne rozumowanie. Kupuję to, żebym... To jest pewne rozumowanie, że ta wielkość jest mierzona. To nie jest takie trywialne. To nie jest takie trywialne, no to jest oparte na rachunku zabudek. No właśnie. Dobrze. Zobaczmy, jakie mamy tutaj dwa mody, jak wygląda zjawisko interferencji. Mamy tutaj jeden mod pola, tutaj mamy drugi mod pola, no i one gdzieś tutaj interferują, tutaj będę chciał dokonać pomiaru. Prawda? No i teraz jak będzie wyglądał taki pomiar? Prawda? Mamy dwa składniki, jeden mod pola, drugi mod pola, no i teraz pomiar natężenia polega na pomiarze takich czterech składników, no bo jak mnożymy jedno przez drugie, to wychodzą nam cztery składniki. Właśnie, bo to jest, że w tych fotonach pojawia się zjawisko interferencji, które nie ma w układzie oscylatorów harmonicznych. Bo one ze sobą nie oddziałują, a ta interferencja to jest jakiś taki typ, to narysowałeś, wiecie sobie jedna i druga. I w liniowej teorii to powinny te kawałki przez siebie przelecieć i nic się nie udziała. Przez siebie przelatują. Ale nagle się pojawia coś, co nazywamy interferencją, czego w takiej teorii oscylatorów harmonicznych nie byłoby. Czyli ta teoria jest inna od tej teorii oscylatorów harmonicznych i dlatego się pojawia ta wielkość. Dobrze mówisz. Dziękuję bardzo. To, co tutaj ten indeks R, prawda, on mierzy położenie. On mierzy położenie. No właśnie, oto. On mierzy położenie, takie fizyczne położenie. Jesteśmy tu. Natomiast te indeksy 1, które tam są 1 i 2, odpowiadające wektorom polowym, to one mierzą to wszystko.
prawda? Więc to, co my mierzymy całkowite pole, całkowite natężenie tutaj. Czy w jakimś miejscu, prawda? W jakiejś grupie miejsc. Ale to jest wynikiem złożenia tego i tego. To jest rzeczywiście takie, no może ludzie są do tego przyzwyczajeni, szczególnie ci, którzy się zajmują fizyką tam na studiach czy czymś. Ale to nie jest w końcu takie całkiem trywialne, że mierzy się całkowite pole. A całkowite pole, tam jakąś funkcję całkowitego pola, to jest suma w poszczególnych modach w tym samym punkcie, prawda? Jeśli myślisz o elektronie potencjalnym, to byś miał dwa elektrony, które są blisko siebie i tu, gdzie miałbyś, ale kłopot polega na tym, że one oddziałują. Tutaj masz dwie nieoddziałujące. W związku z tym to w ogóle inaczej te wszystkie baterie wyglądają. Został zmuszony do powiedzenia, że to R tutaj odgrywa rolę. I dlatego jak mam układ samych oscylatorów harmonicznych, to tego nie mam, a jakbym sobie wziął kawałek tego krzesła i no, właśnie zrobiłem doświadczenie interferencyjne, dlatego że wzbudziłem, mam też mogę rozłożyć ten stół na oscylatory harmoniczne, to są te wtedy nie fotony, a fony, tylko one też niosą ten indeks R i ważne jest właśnie, żebym tłukł w różnych miejscach. Tym się różni układ oscylatorów. Nie ma czegoś takiego jak oscylator harmoniczny, dopóki nie powiesz, o czym myślisz, tak? Natomiast tutaj mówisz dokładnie o świetle, w związku z tym... To, nie, to jest oczywiście istotne, że mierzy się zawsze całkowite pole elektromagnetyczne. W danym punkcie, no można je tam jakoś wyfiltrować, tam coś tam odjąć, ale zawsze będzie pole elektromagnetyczne w tym miejscu, czy w tym obszarze, gdzie jest ten defekt. No dobra, więc jak się ten, to zostają cztery składniki. No i jeżeli w stanie Focha, jeżeli w jednym modzie i w drugim modzie mamy jak pewną określoną liczbę fotonów, w stanie Focha, to po prostu ten człon zostaje, ale te dwa człony znikają. Czyli mamy natężenie w jednym modzie, natężenie w drugim modzie, a te dwa człony znikają. Dlatego też powiemy, że nie ma interferencji. To natężenie to będzie suma natężeń. W pierwszym modzie plus natężenie w drugim. W pierwszym i drugim modzie, ale członów interferencyjnych nie ma. To dlatego, że tutaj się zmienia liczba fotonów w modzie 2, a tutaj w modzie 1, więc to wszystko się zniesie. I tutaj interferencji nie ma. Oczywiście średnio, prawda? Bo to są wartości średnie. No a co zrobić, żeby interferencja była możliwie najlepsza? No jakoś te człony muszą być możliwie największe, no a najlepiej to można uzyskać, jeżeli te stany, które tutaj są stanami własnymi tych operatorów anihilacji tego i tego. Więc jeżeli stany są stanami własnymi operatorów anihilacji, no to tutaj działa, prawda, no to wynik działania takiego operatora, to jest znowu stan własny, prawda? No i stąd natężenie mierzone, to jest proporcjonalne do Z1 kwadrat, czyli natężenia w jednym modzie do natężenia w drugim modzie, no i do tych członów interferencyjnych. Więc występuje najlepiej to zjawisko interferencji z taką największą możliwą widzialnością, kiedy mamy do czynienia ze stanami koherentnymi. Proszę Państwa, ja tutaj nie chcę tutaj oszukiwać. W przypadku interferencji takiej prawdziwej, jak się weźmie jedną lampkę, drugą lampkę, czy tam jeden laserek, czy drugi laserek, to występuje całe mnóstwo dodatkowych efektów. Żaden z tych laserków nie ma określonej tak idealnie częstości, prawda? Te mody nigdy nie są takie idealnie płaskie i tak dalej. Także zawsze występuje pewnego rodzaju jakieś tam szumy, które ograniczają widzialność. Prawda? Więc to, co tutaj powiedziałem, to jest, dotyczy takich zjawisk idealnych. Nie uwzględniam takich tych właśnie dodatkowych szumów, które tutaj koherentne. Ale w przypadku takim idealnym stany koherentne dają najlepszą widzialność, prawda? Największy ten stan, ten efekt interferencyjny, jaki tylko może być. Natomiast w stanach Focha interferencji po prostu nie ma. Średnio. No, proszę Państwa, te stany, te
interferencja to jest przykład takiej jednej funkcji korelacji, prawda? Jeden pole z jednym razy pole. W jednym punkcie, ale można robić również inne funkcje korelacji. Pole razy pole razy pole, tam 3 razy, 4 razy i tak dalej. W jednym punkcie, w wielu punktach i tak dalej. Więc inne funkcje korelacji też tak normalnie uporządkowane, czyli takie, które są no, najpierw z prawej strony operatory anihilacji, z lewej operatory kreacji są tak powiem, takie jak klasyczne. Wszystkie one się faktoryzują. I nie ma żadnych efektów znikania, tak jak w tych stanach. To dlatego też powiemy, że one są takie bardziej klasyczne, no, że w tych stanach występuje interferencja, możliwie najlepsza interferencja, taka jak tylko może być. Efekty kwantowe, prawda, które niszczą koherencję, są w innych stanach. Koniec.